Dzień bardzo serdecznie witam. Jest pod dziwakanie Studio Kreacje Sękoci i witamy. Pijemy tylko wody. Proszę. Mi Paulina zawsze musi was zdążyć. Przyszedłem tu specjalnie. Jak ona jest wysoka, muszę. Ale nie wcisnąłem. Muszę się do tego przesunąć. Ale podmuchę pasuje. Nie widać mnie. Nie widać mnie. Przyszedłem zrobić tu wywiad z Piotrem, z artystą. Nie widać mnie. Bo na razie Michalina i się szykuj, a zapraszam przed monitor Piotra. Nie widać. Już cię będzie widać. Czy już jest dobrze? Nie nagrywa się cały czas. Dzień dobry, Piotrek, tak ustawmy się, żeby cię było dobrze widać. Dla ciebie to może tak w górę wezmę. Dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich użytkowników Ręba TV. Witam serdecznie w Sękocinie. Proszę, to prawdziwy artysta, kurwa, kabaretowy. Nie tylko ja go przedstawiłem, że to będzie artysta znany z przed... Pieśniarz Warszawy. Pieśniarz Warszawy, prawda, przedstawmy. Tak. Poza tym... 9 Szlegiery, ach te małe przy państwa. Tak, dzisiaj ta, jutro tamta. No już nie wnikamy. Ach, te baby śpiewał, poznałem go podczas tego wykonu na festiwalu Grzesiuka oczywiście. To jest on. Po pół roku gdzieś spotykamy się, okazuje się, jak zapowiedziałem wcześniej, że wchodzi gdzieś w ten show biznes i proszę. No, uśmiech. Wy znacie go, być może szersza publiczność zna go z udziału w programie Szansa na Sukces, więc trochę opowiedz, co się działo przez ten czas, to jest twój czas. Ja tutaj, no, żeby ciebie było... Szansa na Sukces. No to opowiadaj. W grudniu z piosenkami Wojtka Szczyńskiego, tam się pokazałem w całej Polsce, przede mną wiele innych programów oraz testowania. Polecam się na różne epizody piosenkarzy. Cześć Warszawy. Cześć. Cześć, Piotr. Dobra, popilnuję cię. Tak, tak. Wracaj, to coś opowiedz. No, także może ja tu jeszcze coś podpytam Piotra. Także jeżeli chcecie tego młodego człowieka, już nie takiego młodego, przed 30, tuż przed 30, zachęcam do tego, żebyście go zatrudniali. Niech chłopak w trudnej sytuacji jest, mimo że artysta, wiecie, jak mają artyści ciężko, za szansę dostał jedynie 10 tysięcy wynagrodzenia. O, jest nasza koleżanka, proszę bardzo. Chyba cię nie było jeszcze nawet na Rębach, ale się przebrała. Ale tu dziewczyny. No, dziewczyny się przebierają, normalnie gołe tutaj latają, korzystamy z koedukacyjnej toalety oczywiście, ale tutaj ta dygresja, no. Także proszę państwa, no nie... No taka jedyna okazja, żebyście go zobaczyli na żywo i jak wygląda, i zaoferowali mu jakieś startowanie. Ja mu go tutaj wprowadzę w świat show biznesu, nagram. Witamy panią Marcelinę, tutaj proszę przed kamerę, przy okazji chcemy pokazać, że wszyscy elegancko, przy okazji połowy mamy przyszłej aktorki, chcemy młodego pokolenia pokazać, że po prostu znamy ją, proszę. Proszę, no kurwa, Marilyn Monroe to nic, nie. Ty też umiesz zagrać. Ja zapomniałem, że ty też jesteś aktorką w sumie. No widzisz, także Piotr poznaje już całe środowisko, także rozmawiaj tego, no ta angaże się będą sypać. Ole poznałeś w toalety, cię, ona była w dwójce, ty byłeś w trójce, także już się bardzo dobrze znacie jak rodzice. Bardzo dobrze poznaliśmy. No bardzo dobrze, widziałeś jak wygląda. Także. O, proszę, jeszcze koleżanka, pan cię bardzo prosimy. Pokażemy kreację, są sali cekiny, pokaż nogi, to najlepsze nogi tutaj. Pokażemy je później. To najlepsze nogi tu na sali. Jedna z najlepszych. Dobra, nie pokazałem. Jest pan Marian. Panie Marianie, proszę zobaczyć. Cześć. Dawno nie widzieliśmy się. Co tam u ciebie słychać? O, nie chcesz z nami rozmawiać, ale dobrze wygląda. Wygląda jak dojrzały, prawdziwy aktor. Dobry mężczyzna. Tu jeszcze Piotr na chwilę. Bo... Siemanko, witam serdecznie. Proszę państwa, witam serdecznie w Sękocinie starym, tak? Starym? No, znowu go nagrywamy tajemniczą produkcję. Nie możemy zdradzić, gdyż obowiązuje nas umowa. Także dzisiaj z panem dyrektorem się spotkałem. Miłe spotkanie, proszę państwa. Było zajebiście. Już niedługo wchodzimy na wizję i będzie można zobaczyć w telewizji. Ho, ho, ho! Dobra, dzięki. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia. Chyba, że jeszcze do Oli ostatnie słowo. Co tam należy? Ola, coś coś może powiedzieć? Moje walentynki były zarąbiste tylko dlatego, że byłam w studiu. A co się działo wczoraj? Bo my byliśmy poza? A, ty? Tak? Coś się działo. No? Sama muzyka. Pięknie. Dobre piękna rozmowy. Historia. Piękna historia. Życiowe tematy.
Więcej nie mogę powiedzieć. Dobra, pa. Proszę Państwa, łapiemy szybko. Jest tutaj, chodźmy bliżej. To jest mój pierwszy rzecznik naszej telewizji. Pojawił się, spotkaliśmy się na programie. Powiedz krótko, co u Ciebie słychać, bo ludzie nie wiedzą, a chcieliby się dowiedzieć. No, w porządku, ale na razie dość mało planów. Chodzę tak nieczęsto, ale w porządku. Ale w tym tygodniu już trzeci raz. Aha, ale zdrowie jest, dobrze wyglądasz. No, jest, tak. Jest skała? Nie, jest, nie ma. Jest moc. Moc, a na razie sam tłuszcz jako dyrektor, ale bierzemy się. Będziemy pakować. Dobra, pozdrawiam. Tak, scena, kreacje, są same kreacje, tam już sesje fotograficzne, a my tu już wchodzimy, zmywamy się z tłem, idziemy z automatu dojeść za swoje, bo niestety niezapewnione jest wyżywienie, nie było tego w planie. To dokończysz już za nas? Dokończyć? No nie wiem, ja nie kończę, bo show musi jeszcze trwać. A, show must go on. Także pokazujemy. Jesteśmy w studio, jest wspaniale. Osiu, pokaż się. Zobaczymy, czy intensywnie, się pasowało. Intensywnie, nie ma spania. Nie szukasz chłopaka? Nie. Aha, nie, już nie, nie, już nie. A, pomaga. Też nie, dziękuję. Ale ładnie do siebie pasujecie nawet, to też człowiek postępuje. Możemy razem na scenie wystąpić, ale... Ja też będę. Ale... Bardzo chętnie. Okej, dobra, no to niestety, Piotr, starałem się. Będzie inny. Tak jest, będzie. Także cześć jeszcze raz. Ostatni rzut oka na gwiazdę nad tym grubem. Dziękujemy za udział. Cześć.